Witam Was wszystkich bardzo serdecznie 2 czerwca w czwartek, a witam Słowem Bożym, które wyznaczone jest na dzisiaj najpierw z psalmu 115 i 2 wiersza. Pan pamięta o nas, Pan będzie błogosławił. I z 1 listu apostoła Pawła do Koryntian z 4 rozdziału i 7 wiersza. Co masz, czego nie otrzymałbyś? Moi drodzy, błogosławieństwo. Pan pamięta o nas i będzie błogosławił. Tak się ostatnio zastanawiałem nad tym błogosławieństwem, przygotowując ostatnie kazanie na święto Wniebowstąpienia, gdzie pamiętamy, jak Jezus pobłogosławił uczniów, został wzięty w górę do nieba, w niebo wstąpił, a uczniowie radośnie poszli w świat do swojego zadania, do Jerozolimy. Tam czekali na dalszą część tego, co miało ich dalej spotkać, w jaki sposób miało wyglądać ich życie już jako apostołów i samodzielnych misjonarzy. Moi drodzy, błogosławieństwo, bo dzisiaj czytamy o błogosławieństwie. To nie był jakiś, czy nie jest jakiś rytuał magiczny, który powoduje, że stajemy się nieśmiertelni, że nic się nam nie stanie. Wszak uczniowie, którzy, nawet uczniowie, apostołowie, którzy udali się w misję, wiemy, że przechodzili bardzo różne rzeczy. Ale to błogosławieństwo jest nam potrzebne, dlatego że wtedy czujemy jeszcze bardziej, że jesteśmy w Bożej ochronie, w Bożych rękach, że może nie tyle nic się nam nie stanie, co nawet gdyby się nam coś stało, Pan Bóg jest z nami i będzie towarzyszył nam w każdej z chwil naszego życia, w każdym naszym zadaniu. A ta świadomość jest bezcenna, jest niesamowita. Moi drodzy, jak my dzisiaj pojmujemy błogosławienie, czy w ogóle jeszcze błogosławimy, czy to błogosławienie jest dla nas ważne? Błogosławimy przy konfirmacji, błogosławimy w czasie ślubu, błogosławimy na ostatnią drogę w czasie pogrzebu, ale myślę, że to błogosławienie jakby jakoś gdzieś zostało z boku. Jeszcze do niedawna w wierzących rodzinach górnik nie zjeżdżał, czy nie wychodził z domu, nie zjeżdżał do kopalni bez błogosławieństwa swojej żony. Nie zawierano ślubu kościelnego bez błogosławieństwa wcześniejszego rodziców. Czy w ogóle nie wychodzono z domu bez Bożego błogosławieństwa, nawet gdy krojono chleb, błogosławiono ten chleb w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zastanówmy się przez dzisiejszy dzień. Może w ciągu dzisiejszego dnia będzie kilka takich momentów, kiedy to błogosławieństwo by się nam przydało, albo inaczej, może będzie taki moment, kiedy my będziemy mogli pobłogosławić komuś albo kogoś. W tym słowie z psalmu jest to bardzo fajnie napisane. Pan pamięta o nas i będzie błogosławił, bo Pan Bóg zawsze pamięta o swoich dzieciach, pamięta o nas, ale czy my pamiętamy o tym, by błogosławić, i czy pamiętamy o to, by zabiegać o to błogosławieństwo? Jest taki moment na końcu nabożeństwa, kiedy ksiądz błogosławi. Mam akurat taki przywilej udzielać takiego błogosławieństwa i często widzę, w jaki sposób to błogosławieństwo jest odbierane. Niektórzy bardzo poważnie podchodzą do tego błogosławieństwa, to widać po twarzy, a niektórzy po prostu traktują je chyba jako po prostu sygnał końca nabożeństwa, że wreszcie można pójść do domu. Nie oceniając teraz absolutnie nikogo, bo mówię także do siebie, zastanówmy się dzisiaj nad tym, czym jest dla mnie osobiście błogosławieństwo. Czy chcę tego błogosławieństwa i czy sam błogosławię. Miejcie dobry dzień, zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam serdecznie z Gliwic i cieszę się, że w naszych subskrypcjach chrześcijańskiej telewizji internetowej zbliżamy się już do 3000. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście z nami. Podawajcie dalej, myślę, że warto. W ten sposób też błogosławimy, podając Boże Słowo w takiej formie. Wszystkiego dobrego, z Bogiem.